Cześć, z tej strony Dorota. Dzisiaj pędzę do Was z tortem truskawkowym, tortem bezglutenowym, z wyższą zawartością tłuszczu, także jest on dedykowany osobom na dietach wysokotłuszczowych, na diecie ketogenicznej, na diecie low carb. Biszkopt, raczej ciasto biszkoptowe, jest na mące kokosowej. Z podanych składników uzyskamy ciasto biszkoptowe, które można spokojnie przekroić na dwa blaty. Ponieważ nie miałam ksylitolu w postaci pudru, ten został zblendowany, żeby po prostu łatwiej go było połączyć z całą masą, z masłem. Nie żałujcie wody do nasączenia naszego ciasta, dlatego że ono nigdy nie będzie miało takiej lekkiej i puchatej struktury, nie będzie tak delikatne jak zwykły biszkopt, dlatego dobrze jest go obficie nasączyć.
udekorowany tort. Wstawiam do lodówki, najlepiej na całą noc. Smacznego! Nie zapominajcie o subskrypcji i do następnego razu. Pa, pa!